dobry. Pani stosuje krople, to tak. To znaczy stosowałam, dłuższy czas miałam teraz przerwy i jestem na targach, chciałam sobie po prostu mieć w zapasie. A znam krople, bo miałam okres, że miałam spore uszkodzenie mięśnia sercowego po chemii i byłam bardzo słaba, zresztą w leczeniu kardiologicznym i wiem, że po tych kroplach czułam się dużo lepiej. Dałam też tej znajomej, no i właśnie już pytałam pana, czy tam nie ma amfetaminy, bo one bardzo dodają energii. Pan twierdził, że nie, zaufałam, także polecam i są sprawdzone. Dzisiaj kupiłam ponownie dla siebie i dla siostry. Jest pani całkowicie przekonana o ich korzystnym działaniu, prawda? Tak, tak. Jestem przekonana, bo sprawdziłam na sobie i po prostu wiem, że to dokładnie po tym, bo akurat to stosowałam i widziałam dużą poprawę. Czy efekty stosowania kropli też potwierdziła pani sobie badaniami lekarskimi? Wie pan co, tak na bieżąco badań nie robiłam, bo to w sumie nie jest takie proste, ale jeżeli chodzi o samopoczucie, tak. W późniejszym etapie były badania, ale i była poprawa. Także myślę, że to efekty działania też tych kropli, bo oprócz tego zaczęłam troszeczkę więcej spacerować, że tak powiem, więc doszedł wysiłek fizyczny. Myślę, że to się jedno z drugim związało, ale niewątpliwie jest to zasługa tych kropli. Także polecam. No jedyny mankament, są dosyć drogie, ale no myślę, że są warte tego. No myślę, że wizyty u lekarza, gdybyśmy mieli je spędzić, są znacznie droższe, tak, płacąc. Zgadza się, no oczywiście, także rachunek jest taki, jak trzeba. Bardzo dziękujemy za świadectwo i dużo zdrówka życzę. Dziękuję uprzejmie, a ja powiem.